Siemaneczko, witam Was na moim kanale prężnie rozwijającym się. Dzisiaj jadę trochę pokosić trawę. Zapraszam Was, jak chcecie pooglądać taki bardziej luźny vlog, to zapraszam. Musimy zacząć od tego, że muszę opróżnić busa, bo mam tutaj dzika z rębakiem. Wczoraj byliśmy trochę gałęzie porąbać tym sprzętem, ale powiem Wam, że kolega miał do porąbania tuję i niestety nie szło, bo tutaj zapychała się ta gardziel tymi takimi zielonymi gałązkami i no nie szło tym robić. Do tego muszę to ściągnąć, zapakuję drugiego dzika z kosiarką i traktorek i kosę i coś trochę podziałam dzisiaj może. Dobra, chwalimy dziada. Muszę jakoś stąd zjechać, żeby się nie zabić. O kurde, co tu jest? Chyba ma trochę zło ustawioną mieszankę, bo strasznie dymi, jak jest zimny. Potem jak się rozgrzeje, to już nie jest tak źle. Zresztą sam nie wiem. Dobra, czym by to teraz wyjechać? Teraz musimy wyjechać tym dzikiem, żeby, jak już mamy najazdy rozstawione, a później przestawię najazdy i wjadę traktorkiem. No, tak zrobimy. Nie wiem, czy on nie ma zapiętych zwolnic w tej chwili. Nie, nie ma zapiętych, to dobrze. On ostatnio dosyć mocno dostał w tyłek. I
to, co kosiłem, to można powiedzieć bardziej, że w większości to, co kosiłem, to była ziemia niż trawa, bo po prostu praktycznie po ziemi kosiłem. Dobra, tutaj gaz. Załączymy sprzęgło. Ten przy odpalaniu lubi wyrywać ręce. Czyli pewnie coś z zapłonem delikatnie. Ale za to super ma siłę. Nawet nie będę tego przestawiał. Tylko bordelik posprzątać. O. Żeby nam się traktorek zmieścił. Jedynka. Dobra, to teraz kadetem. Aha, ściągam kosz. Ściągam kosz, bo tam gdzie kosimy, to bez sensu z koszem kosić. I nie wiem, czy już wam pokazywałem, ale mam taki deflektor. Powiem wam, że szufla od śniegu, ale sprawdza się to mega. Zaraz, jak będziemy już tam na miejsce, to wam pokażę, jak to działa. Muszę ściągnąć ten kosz. Hops. Wyjeżdżamy. No, powiem wam, że dzik i traktorek się mieszczą. Dwa dziki się mieszczą, ale dwa traktorki już by się raczej nie zmieściły. Choć raz z kolegą wjeździliśmy, mój traktorek jechał z przodu w poprzek i jego jechał z tyłu w poprzek. No ale wtedy już trzeba dwóch, żeby to zapakować. Dobra, kosa jeszcze i łogiń.
Kurde, gdzie ja mam to wsadzić tutaj? O, tak jakoś. Okej, słuchajcie, dotarłem na miejsce. No trawa jest taka dosyć... No jest dosyć pokaźna, zobaczcie tutaj mój but. Także podejrzewam, że kadecik mój będzie się zapychał, oczywiście. Bo niestety on to ma do siebie. Ale zacznę tutaj od kosy, obkoszę sobie to źródełko. A potem dopiero spróbujemy to albo kadetem, albo dzikiem. No dzikiem na pewno pójdzie.
Ok, owaliłem trochę źródełko dookoła, tam pomiędzy drzewkami, tam z tamtej strony, także tu już jest załatwiona sprawa. No i teraz to tam jeszcze z drugiej strony stawu zostało drugie tyle co tu, może nawet więcej, no ale tam już się dzisiaj nie wyrobię, zresztą tą trzcinę dookoła stawu też muszę jeszcze wykosić, ale to może jutro albo w przyszłym tygodniu. A teraz bierzemy się za to. Spróbujemy tym kadecikiem. Zobaczymy, co to się będzie działo. Choć podejrzewam, że on będzie się zapychał. Trochę mnie to denerwuje, bo sprzęt 20 parę koni. Kilkanaście tysięcy kosztuje. A kurde, zapycha się na trawie. Po kostkę. Także... No ale nic na to nie poradzę. I tak próbowałem go trochę stuningować. Podginałem te skrzydełka takie na nożach, ale to nic nie dało. Myślałem, że troszeczkę bardziej będzie dmuchał. Dobra, wyciągam go i jedziemy. Tak będę kosił i tak maksymalnie wysoko kosisko, bo nie ma sensu tutaj niżej kosić. To raz, a dwa, że cały czas by się wtedy zapychał. Że jakoś to idzie nawet w miarę, nie zapycha się. Teraz wam pokażę, jak to się fajnie stąd sypie. Trzeba troszkę szybciej jeździć.
Waliłem w drzewo kociskiem. Taki wydaje dźwięk, jak się zapcha. Kurde, a już pochwaliłem, już miało iść dobrze. Dalej. Słuchajcie, tak go zabiło, że nie jestem w stanie nawet tego wyczyścić. W tej chwili, patrzcie, tutaj co się dzieje. Po prostu jest tak zabity, tak zaklejony, nic z tego nie będzie. Tylko dzik nam zostaje. Aj, kurde. No nie ukrywam, że jestem trochę wściekły na ten sprzęt, bo... No nie powinno się coś takiego dziać, no kurde, no nie za te pieniądze, no. Fajnie, kosz, wyrzut tylny, ja wszystko rozumiem, ale no taka trawa, no to ja się pytam, po co tyle mocy w tym traktorze, nie? Po co to 730 cm pojemności, skoro to w ogóle nie chce kosić trawy, zbierać. Wyrzucać, tutaj o jakim zbieraniu my tutaj mówimy. O wyrzucie, po prostu jest źle skonstruowany ten wyrzut. Coś tu inżynierzy się chyba nie popisali i tyle, no nie wiem, czy za długo, czy za daleko, czy za długa ta rura, czy co, czy za mało dmucha, nie jestem w stanie na to odpowiedzieć, ale denerwujące to jest i tyle. Idę po dzika.
No i widzicie, sprzęt to jest sprzęt. To już jest zabytek, ale i tak radzi sobie lepiej niż nowoczesne maszyny. Kurczę, nawet jeśli chodzi o jakość cięcia, zobaczcie co się dzieje. Tu wam pokażę taki myk. Nie wiem czy to będzie widać. Tu jest jeden przejazd dzikiem, drugi przejazd dzikiem, a tu jest przejazd traktorkiem. Zobaczcie jakie pozostawiał niedokoszone kłosy trawy. Po prostu osłona noża położyła tą trawę i nóż się prześliznął nad. W dziku czegoś takiego nie ma. No, gdyby nie to, że czasami klienci chcą, abym wykosił do kosza, zebrał trawę, nawet bym nie inwestował w nowoczesne sprzęty, bo ja jestem przekonany do czegoś takiego. To ma chodzić, to ma kosić, ma robić robotę, a nie udawać. Także na dzisiaj to by było tyle. Mam nadzieję, że choć trochę się podobało. Zostawcie suba, lajka i widzimy się w następnym jakimś materiale. Trzymajcie się, ciepło, jeszcze ciepło, póki trochę słońce grzeje i do następnego. Trzymajcie się, cześć!